Już już. Witam na moim kanale na YouTube. Dzisiaj moim gościem będzie bodajże najpopularniejszy obecnie uczestnik wspaniałego show telewizyjnego Polsatu. Twoja twarz brzmi znajomo. Mateusz Jakubiec. Pamiętacie go Państwo ze znakomitej imitacji Igora Herbuta i ostatnio z imitacji Agnieszki Chylińskiej. Bardzo dziękuję za te słowa, że wspaniałe. Mateuszu, co wiedziałeś o sztuce imitacji, zanim zgłosiłeś się do programu? Twoja twarz brzmi znajomo. Jedyne co, to po prostu oglądałem na YouTubie perfekcyjną, uważam, postać Krystyny Bianko, która fenomenalnie imituje głosy gwiazd, bardzo popularnych gwiazd muzyki światowej. I tylko tyle, no, z telewizji, ale to my nie mówimy o parodii, tylko o imitacji. O imitacji, tak. Więc o samej imitacji głosu bardzo mało. Mało. Wcześniej lubiłeś naśladować innych artystów? Raczej dla żartu, ale to też raczej się odniósł do słowa parodia niż imitacja. Parodia tak, imitacja, no nigdy nie próbowałem, może dla żartów w gronie przyjaciół próbowałem imitować głos Celine Dion, ale to czy Michała Wiśniewskiego, ale tak to raczej parodię. Też no właśnie, naśladować czy parodiować? To zupełnie co innego. Zupełnie innego, oczywiście. Mi się zdarzyło na deskach szkolnego, licealnego teatru tak właśnie parodiować. Właśnie między innymi nauczycieli, czy jakiejś nawet postaci z polskiego szkół biznesu. To tak, ale właśnie parodiować. Czy w przyszłości chciałbyś być piosenką, czy imitatorem parodystą? Imitatorem parodystą na pewno nie. Chciałbym być wokalistą, tak, chciałbym być aktorem, generalnie chciałbym oczywiście, chciałbym po prostu występować na scenie brzegowej. I jako wokalista, i jako aktor. Chciałbym się realizować na tych dwóch płaszczyznach. Całe szczęście to są takie płaszczyzny, które można z tym nie włączyć. Czy już jesteś przygotowany do nagrania płodysowego? Robię wszystko w tym kierunku, żeby być przygotowany na 100%, ale to już mam nadzieję. Ciekawy jestem, z jaką muzyką? Muzyką? Fajną. Pop. Dobry pop. Mam nadzieję, że dobry pop. Co lubisz słuchać? Kto z wokalistów robi na tobie największe wrażenie? Polskich czy zagranicznych? Światowych i krajowych. Ja słucham wszystkiego. Słucham wszystkiego. Nigdy nie mówiłem, że słucham rocka, albo że słucham popu. Nie. Zawsze ja tak samo, to też zależy od nastawienia, od pory dnia, od mojego humoru. Lubię i muzykę klasyczną, i poważną, i pop, i rock. Lubię i młodych wykonawców, i starych wykonawców. Tak jak ostatnio podkreśliłem, że uwielbiam zespół Lemon i jego wokalistę Herbuta. Jakoś tak ostatnio z polskich wokalistów dużo rzeczywiście słucham. Jego nowa płyta Scarlett uwielbiam. Także słucham wszystkiego, co mi się podoba. Ale to są różne rzeczy. Nie precyzowałbym tego. Co będziesz robił, gdy program Twoja twarz już mi znajoma zakończy się? Mam nadzieję, że będę pracował, że będzie mi dane dalej występować na scenie przed kamerami. No zobaczymy, już też nie do końca. To tylko moja decyzja, tylko wielu ludzi, przede wszystkim Państwa i Państwa, czyli potencjalnych słuchaczy, widzów. Mam nadzieję, że dostanę taką szansę i będę mógł się dalej realizować na scenie przed kamerami. Ja już się gdy przyjdzie czwarta edycja o uczestnikach trzeciej edycji. Nikt już nie będzie pamiętał? No trudno odpowiedzieć na to pytanie. No ja oglądałem wszystkie edycje i nie zapomniałem o pierwszej czy o drugiej. No, wiadomo, że to, co się teraz ogląda w telewizji, jest bardziej na topie niż to, co wcześniej się pokazywało. Czytaj edycja pierwsza, druga, trzecia, ale jak widzowie lubili konkretną postać, czy konkretne wcielenie danego artysty, to myślę, że nie chętnie bym wracać i ja wracam. Masz na tyle silną konstrukcję psychiczną, aby na dobre zadomowić się w naszym show biznesie? Mam nadzieję. Mam nadzieję. Ja dopiero zaczynam, jestem na początku swojej drogi. Mam nadzieję, że to potrwa i mam nadzieję, że będę mógł się realizować
nie odbije mi, ale mam takich wspaniałych ludzi wokół siebie, że raczej nie sprowadzają na ziemię, jeżeli coś się dzieje złego wokół mnie. Także mam nadzieję, że będzie dobrze. Dziękuję Ci pięknie za rozmowę. Bardzo dziękuję. I życzę wszelakiej pomyślności. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Również podczas mojego spotkania z Mateuszem w pięknej, ciekawej francuskiej restauracji, jak nazywa się? French Potato. Tak, w słynnej łódzkiej manufakturze towarzyszył nam mój piesek, już obecnie champion polski, Oskar. Jesteśmy z Mateuszem na spacerze, tak na króciutkim, w łódzkiej manufakturze, już po rozmowach medialnych. Trwały one długo, bo od godziny 13, 2,5 godziny. Ale za to będziecie Państwo już znali Mateusza, tak, ze wszystkich stron. Także jesteśmy w mojej ulubionej manufakturze. Mateuszku, czy podoba Tobie się manufakturze? Bardzo. Bardzo. Bardzo, bo Łódź piękna, manufaktura fajna, ale najlepsza restauracja French Potato, w której właśnie gościliśmy, prawda? Ta najlepsza, zdecydowanie. Pokażmy ją nawet, pokażmy operatora w całości. Jak wygląda? Pyszne ziemniaki, polecamy. Tak. Super. I jeszcze. Żegnamy już Mateusza Jakubiaka. Jakub zawsze wraca. Żegnamy Mateusza Jakubca, który teraz już za moment wejdzie do Warszawy.